Yo, yo, yo! Z tej strony ja, Jeronim i witam was w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale I Dzisiaj sobie omówimy i ocenimy skiny z chińskiego nowego roku ponieważ to jednak dzisiaj świętują W sumie to różnie wypada Rok temu chyba był 22 stycznia Dzisiaj yy, w tym roku mają 10 lutego i sobie odbierzemy legendarnego stardropa. dropa Ciekawe co z niego wypadnie O, jest legendarny stardrop. drop Pewnie znajdziecie mi jakieś gówno wypadnie, bo co innego Legendarny star drop jakiś Chociaż lagi są Gówno. Star, star Power, jak zawsze, no. Więc totalne ale to totalne gówno. No niestety, cóż. I kredyty do odebrania. Coś lagi mam, ale nieważne. Więc sobie ocenimy teraz przebrania, które były z okazji chińskiego nowego roku, ale to będę musiał wejść na null, bo niektórych niestety skinów nie mam. Ale niektóre mam, więc sobie ocenimy je jeszcze w ogólnym Brawl Starsie. Na pierwszy ogień wchodzi taki ładny kosmiczny w którego ostatnio kupiłem I mi się bardzo podoba ten skin, takie myślę, że 8 na 10 Ma tak jakby specjalny głos, ma efekty specjalne Naprawdę fajny, fajny skin, podoba mi się Następny jest tutaj właśnie taka skarneturosa, która też jest ładna I naprawdę mi się też mega podoba i myślę, że takie nie wiem 7 na 10 Mega ładny skin, ale Czegoś myślę, że tutaj jeszcze trochę brakuje. I następny jest Mroczny Lord Spike. Moim zdaniem jeden z najładniejszych skinów do Spike'a. Na pewno najładniejszy skin do Spike'a. Ładniejszy moim zdaniem od tego animowanego Spike'a. I takie, nie wiem, 10 na 10 moim zdaniem. Nic dodać, nic ująć. Następny jest taki Pierożkowy darer, Mega ładny skin. I mega rzadki przede wszystkim. Bo nie ma go w sklepie już od 2021 roku. I nie można już go kupić i ciężko go w ogóle zdobyć. W sumie się nie da go zdobyć. Tylko... Mało osób ma generalnie tego skina i myślę, że takie 8 na 10 też mega ładny skin jak za 79 gemów i myślę, że najważniejszy skin w ogóle do tej postaci. Następny jest stara uliczny ninja też mega ładny skin też się go w ogóle nie da zdobyć już w ogóle no i też taka taki 7,5 Toś mi tutaj trochę brakuje, ale też mega ładny skin. Następny jest taki mega fajny Brock mi się mega podoba kosztował. 149 gemów, czyli jest epicki, ale był przeceniony na 79 mega ładny skin, też się go nie da zdobyć, no ale też mi tutaj czegoś brakuje, więc takie 7 na 10 myślę, Zeus Brock moim zdaniem ładniejszy skin teraz tutaj są takie z karnetu, Dukita tego karnetu nie mam, ale ten akurat skin mi się podoba takie 8,5 tego oceniam tak na 7 myślę coś mi tutaj brakuje i ten ten mi się jakoś zbytnio nie podoba, taki 5,5. O. Następny skin to jest Wściekły Kieł, też mega ładny skin, z Karnetu oczywiście. Też się go nie da zdobyć, bo był w dziesiątym sezonie. No i też mi się bardzo ten skin podoba. Taka dziewiąteczka, ładny skin, jeden z mniejszych do skarnetu jaki był. Tutaj następny skin, czyli Morderczy Kieł, czyli taka jego wersja, zielona, którą można kupić. Ja mam ją przecenioną, ponieważ mam tam tego kła ale taki trochę gorszy, ale też jednak ładny taka ósemka Następny jest antywirusowy 8-bitowiec. No i co? Wirus 8 bit lepszy, zdecydowanie. No. Nie oszukujmy się. Tak jak... Te kolory mi jakoś nie podchodzą po prostu i tyle. Taka siódemka. Wirus 8 bit zwykły lepszy. Następny jest El Tigro, który jest do wygrania tak jakby w... jak będę miał. Jakby twórcę supercela będę miał to dostępne i będę mógł robić giveawaye, to na pewno będzie jakiś giveaway na tego skina oraz na tego Barleya. I kolejno El Primo oceniam takie 8. Barley myślę, że też taka 8 mega ładne skiny. Następny jest Edgar. Ten akurat nie jest do giveawaya w wygraniu, no ale nawet, nawet przyzwoity skin. Taki 7,5 myślę. No i Wukong Miko, który akurat wczoraj był niewidzialny, dzisiaj akurat go widać. Się już nie chowa. No i też mi się całkiem ten skin podoba. 9 na 10. Fajny skin. To jak mówiłem na ostatnim filmie, również posiadam, posiadam heroskę Bibi, no ale ona jest na innym koncie. Jak widzicie tutaj mam nieco mniej pucharku, Mam 2727, więc no zdecydowanie mniej. No i mega ładny skin do Bibi. Mi się strasznie podoba. Nic mi tutaj raczej nie brakuje. Nie no, może tam coś trochę bekoi, ale 9,5 na 10. Mega ładny skin. Mi się bardzo podoba. Może tam jakiś Trochę czegoś brakuje, ale mega ładny skin mi się bardzo podoba ten skin generalnie, więc jak mówiłem, tak jestem. Jestem teraz na Null z Brawlu i sobie ocenimy te skiny, których jeszcze nie oceniałem, czyli po prostu ich nie mam na żadnym koncie. Między innymi to jest taki antywirus, znaczy wirus 8bit zwykły, o wiele ładniejszy od tej tutaj wersji. Ta wersja w ogóle mi się jakoś nie podchodzi, a ten wirus 8bit mi się mega podoba, dycha. Co innego tu powiedzieć? Następna jest taka Eevee Baku. Czy mi się ten skin podoba, nie wiem, tak średnio. Lepszy jest od tego Skarnetu, no ale takie 7 na 10 maksymalnie mogę dać. Następny jest królewski Agent Cold. No mega ładny skin, bardzo, ale to bardzo ładny skin, mega ładny. 9 na 10 moim zdaniem, bardzo ładny skinek, mi się podoba. Następna jest taka nawigatorka Colet, która też jest całkiem ładna, ale czegoś mi tej brakuje. Ona też jest do wygrania, w ją, jak będę miał twórcę Supercell. Ale z tej takiej 7 na 10 mogę dać. 79 gmów kosztuje, no ale tej trochę mi brakuje. Następna jest taka Nita, ona była bowiem w Lidze mocy. Też mi się podoba, ale moim zdaniem Nita ma lepsze skiny, ale 8 na 10 myślę, że to jest dobra ocena. No i ostatni skin widzę, z którego mamy do ocenienia. To jest rekordowy grief. Ja nie wiedziałem, że taki skin istnieje, chociaż. Wtedy chyba nie grałem, ale nieważne. Ale też całkiem git skin. Mi się podoba nawet. No ale taka ósemka. 7,5 niech będzie. No, coś mi tej skinie nie brakuje. Jakoś mi nie pochodzi do końca, ale jednak całkiem Gidias. Bo widzę, że 79 gemów kosztuje. Norm bez przeceny żadnej. Czyli jest rzadki. Znaczy bardzo rzadki. Więc całkiem przyzwoity skinak. I to już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. I mam nadzieję, przede wszystkim, że Wam coś o wiele lepszego wypadło niż Star Power. Polecam wbijać do mojego klanu również. Teraz wymagania trochę wzrosły. 20, o 26 tysięcy to jakby przejmuję do klanu. No i co? Z tego filmu byłoby już na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Wszystko opcjonalnie. Jak Wam się film podobał, to łapka w górę. Jak nie, to łapka w dół. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Yo!